Czas na grzbogranie, moi drodzy, i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Pedestrian, moi drodzy. Tak, gramy dalej. Nie ma muzyczki niestety, ale mam nadzieję, że za chwilkę zaraz zacznie nam to brzdąkać. I co my tutaj mamy? Okej, to jest dziwne. Ale okej. Jak ja to mam niby zrobić tutaj, teraz moje pytanie. Pewnie gdzieś musimy tutaj przejść i coś zrobić, ogarnąć. Znając żyćko. O! Okej, ale... Ale moment, bo jeśli tutaj wejdziemy znowu do tego, no to nie przejdziemy sobie w taki sposób tam. Czy ja mogę coś ze sobą zabrać tam na przykład z tamtej strony? Nie wydaje mi się, żeby to było trochę możliwe. Zwłaszcza, że to jest drabina. Nie, no nie zabierzemy nic tutaj do góry. Bo niby mogę się postarać. O! Nie. Nie, bo to się nie wraca. Podejrzane to jest trochę, ale dobra. Bo to jest kurcze przejście, no. Chcę się do niego dostać. No nie ma bata. Nie ma bata, żebyśmy się wyrobili z tym. Dobra. Nie, a to za słabo skacze. No dobra. W takim razie po prostu lecimy do pociągu. Co poradzić? Chciałbym się tam móc dostać, ale nie czuję, żeby była taka możliwość za bardzo. 7, 4 i 8. Lecimy. Gdzie nas to zabierze? Gdzie jest muzyka, ja się pytam? Gdzie jest moja muzyczka, kochana, słodka? Jak ładnie. Jest muzyczka, super, cieszy mnie to bardzo. Ładniutko, ładniutko, przyznam, ładniutko. Tutaj mamy jakiś uniwersytet. Okej, było blisko, żebym dostał. Aj. Dobra. No i pięknie. Tu bardzo łatwo możemy przejść. Mamy burrito jakieś, okej. A, tutaj tak muszę przejść, okej. Kolejne jakieś rzeczy tutaj możemy sobie poznajdywać. Czy mogę tutaj wejść w tryb puzzli? Mogę. Tutaj mamy karteczkę, która nam pokazuje, że... klucz jakby możemy przerzucić. Okej, czego tutaj na pewno potrzebujemy? Podłączenia na pewno potrzebujemy do tych mniejszych tam. Dobra, tutaj jak zejdziemy do dołu, to mamy takie coś. Dobra, przejdźmy się tutaj może na sam start. I tak musimy każde z tych miejsc raczej zaliczyć, więc... proszę ja was bardzo, zobaczmy jak to tutaj się nam prezentuje. Tu mamy drzwi z wyjściem, mamy takie pary i tutaj nam to przechodzi... żebyśmy mogli wyłączyć ten laser i sobie wskoczyć tutaj do góry. Chociaż trochę to jest bez sensu. A nie bez sensu, bo my będziemy to nieść ze sobą, a nie ten. Więc tutaj jest jakby nasz point of no return, do którego w sumie trochę bez sensu się jakby wracać, skoro tutaj mamy przejście. No właśnie, a zobaczcie, że tutaj mamy coś takiego. Czy ja potrzebuję...
Żeby tutaj się dostać, potrzebuję na pewno dostać w swoje łapki... Okej, okay, może zróbmy to tak. Zróbmy to tutaj, to tutaj. Ale tutaj też będę potrzebował, żebyśmy mogli się dostać. No dobra, zobaczmy sobie, jak możemy pochodzić po tym wszystkim. Już moment, czy ja się mogę... Nie, nie mogę tam skoczyć, no właśnie. Bo tutaj też nie będę mógł skoczyć. Aha, ja nie wyłączam tutaj laseru, tylko ja wyłączam tutaj ten. Włączam skocznię. Dobra, wróć nas tutaj. To jest ciekawe. Więc tak, przydałoby się na pewno, żebyśmy się dostali do tego. A żebyśmy się mogli dostać do tego, musimy przejść przez drabinę. Bo musimy poprzez drzwi przesunąć to, w którą jest ze stron. I może być to właśnie... Mogą być to te drzwi. Więc zrobiłbym to w taki sposób. Tylko kurczę, jak potem się dostać do tego? My potrzebujemy tego pudła całego, żebyśmy mogli w ogóle ten. Dobra, połączmy na razie na pałę troszkę. Nie, tutaj, tylko tutaj bym się chciał dostać. Okej. Dobra, i to mnie przeniesie w tym miejscu. Tu wyjdziemy tak, teraz lecimy tu do góry i tutaj przejdziemy sobie na środek. Tak, i teraz możemy to sobie zgarnąć i będziemy mieli dostęp do wyjścia. Ale nie mamy niestety żarówki do tego. Nie mamy niestety żarówki. A żeby dostać się do żarówki, to potrzebuję być tutaj. A jeśli to wezmę, to mi się zawali cały system. No właśnie, ale nie wykorzystaliśmy jakiegoś przejścia, no to wychodzi. Bo tutaj tak, to było dobrze jakby, chociaż to było bezsensownie połączone. Bo to jest nam zbędne, żebyśmy tak lecieli. To było nam zbędne, żebyśmy tak lecieli, tylko... A moglibyśmy ewentualnie zrobić to może w ten sposób? I połączmy to sobie tak tutaj do dołu, okej. I teraz wyjdziemy tutaj tak. Przejdziemy tu do góry, weźmiemy to sobie, przerzucimy. Do dołu. Do góry. Te oto strony mamy już teraz na pewno przejście do żarówki. Dobra, i teraz tylko moje pytanie jest, jak mamy przejść dalej? Bo tu się nie wydostaniemy. Kurczę, czuję, że ta zagadka zabija mi trochę ćwieka, ale może jakby rozwiązaniem tego wszystkiego jest to, żebyśmy też żarówkę zostawili w którymś momencie.
Może rozwiązaniem by było też zostawienie żarówki w którymś momencie i wyrzucenie jej jakby tutaj w tym miejscu. Zresztą to i tak nam niedużo zrobi, bo tutaj nie musimy w ogóle wracać. Musimy gdzieś po prostu tędy przejść sobie. No ciupane jest strasznie dużo tych dróg, głupio. Dobra, zniszczmy sobie te drogi, te ścieżki i potrzebujemy tak. Bo żeby to przedostać w ogóle do tych przejść, muszę zrobić to w taki sposób, jak było. Czyli tutaj na pewno musi być to połączone w taki oto sposób, nie inaczej. I teraz tak, żebyśmy mogli się dostać tutaj do tego w ogóle, tutaj w to miejsce. Potrzebuję to połączyć z czymś jeszcze. A może... No tak, bo tutaj mamy zrzut. Okej, to może być sensowniejsze. Okej, dobra, chyba mam to. Zrzucimy sobie tak, potem sobie wrzucimy to do góry. Okej, mamy to. Myślę, że już to mamy. Nie pomyślałem o tym w ten sposób. Wystarczy tutaj tak naprawdę to zrzucić sobie dołem teraz. Dobra, to sobie zrzucamy tam na dół. Które drzwi były podłączone tylko? Tamte, okej. Tak, i teraz bierzemy sobie skrzynkę. Chciałem wziąć skrzynkę i możemy dostać się i do żarówki. Potem sobie wrzucimy to na górę i dostaniemy się do tego, dobra. Cieszy mnie niezmiernie, że już mi tutaj tryby zaświtały. Że już to mamy z głowy, okej. Proszę bardzo. Teraz do dołu. Tu do góry. Pięknie. Mamy to bardzo ładnie, super. I do domu. O, okulary ktoś tam zostawił, nieładnie. Żarówka, spodziewam się, że... Moglibyśmy ją tutaj gdzieś wrzucić do tego. Do systemu, właśnie. Ale po co? Nie jestem pewien trochę. Ale okej, tutaj będziemy mogli sobie karton dorzucić, a nie możemy tutaj przeskoczyć przez to. Okej, makes sense. Zatem lećmy na lewo znowu. Okej, to było bardzo szybciutkie, bardzo proste. Podoba mi się, że on tutaj trzyma też te tablice i możemy przez nie sobie przejść. Łomatko jedyna, mamy zabawę z tymi przejściami teraz tutaj widzę. Nie mogę tak zrobić, że nie mogę przerzucić sobie tych przejść. Okej, czyli będzie trzeba tutaj kombinować nieźle. Tutaj widzę jedyne takie rozwiązanie. Bo wyjście mamy gdzie? Wyjście mamy tutaj. Okej, skoro wyjście mamy tutaj... to przydałoby się tak. Myślę, że tutaj powinniśmy się przedostać w ten sposób. Zobaczymy, pokombinujemy. Bo w sumie według mnie te zagadki akurat lepiej zrobić tak kombinując po prostu jak głupi. Aha, tylko no niestety, jak głupi zrobiłem tak, że niestety nigdzie się nie wydostaniemy tutaj. Okej, bo zrobić przejście tutaj na tym to jest trochę głupota? Okej, ale zrobić przejście na tym to już nie będzie raczej głupota. Bo pytanie, czy ja się zatrzymuję jako postać w momencie, jeśli ja robię tak? Okej, to było ładne kombo, bo tak spadliśmy sobie. I czy ja mogę w takim razie siebie tutaj na przykład uratować? Moment.
Tak. Tak, okej. Noż. Pięknie. Okej, i to jest niestety najgorsze, bo muszę jeszcze tutaj się przedostać w taki sposób. Ta trampolina gdzieś mnie wywali. Okej, bo tutaj to nie zadziała. Potrzebowałbym tutaj bardziej polecieć, w tamtą stronę. Okej, ale możemy polecieć też w taki sposób, dobra. Okej. Ale nie wiem, czy my nie mieliśmy przelecieć sobie przez to. Kurczę, kiepsko to umiejscowiłem, ale dobra. Wiem jak, to jest najważniejsze. O, no tak. Make sense. Dobra, i teraz tutaj tak, potrzebuję... to przełożyć w taki sposób, żebyśmy od razu wbili się w to przejście, jak tylko będziemy tutaj skakać. Pięknie. Laserek wyłączony, jesteśmy bezpieczni z tej strony. I możemy sobie to przenieść. Okej, to było całkiem interesujące, przyznam. Podoba mi się kombinowanie z tą perspektywą i podoba mi się fakt, że udało mi się szybko w miarę to wykminić, żebyśmy właśnie tak to zrobili. Dobra. Tam mamy przejście, więc sobie na razie tutaj zostawimy to. I potrzebujemy już tylko tak naprawdę szpulki. Więc super. Co ja tutaj wyłączę? Wyłączę sobie ten jeden. Okej, dobra, jest pięknie wyłączone. Zaraz tutaj nam się zrobią schodki ładne. Dobra. I mamy kombinowanie w takim razie teraz. Tego nie możemy przesunąć, całą resztę możemy sobie przesuwać jak tylko chcemy. Po co mi jest tutaj to? Bo nie mamy żadnego przejścia ani nic podobnego. Okej, bez sensu trochę? Nie rozumiem sensu tego jednego przejścia. A, dobra, już rozumiem sens tego jednego przejścia. Przepraszam bardzo. Może tak. Wydaje mi się, że w takim wypadku potrzebowalibyśmy już sobie przez nie przejść. Bo inaczej nie widzę sensu, żeby to było. I teraz tak, tutaj mamy wyjście. Żeby się do niego dostać, potrzebujemy kluczyka. Tutaj sobie zejdziemy, możemy zejść niżej. Możemy wejść na prawo, możemy sobie jeszcze inne rzeczy porobić, okej. Mogę zrobić też tak. Moment, zróbmy sobie tak w sumie. Mamy już szpulkę, wtedy możemy sobie gdzieś przejść. Tylko gdzie chcemy przejść, to jest dobre pytanie, bo żeby tu działało nam to, to potrzebujemy sobie ogarnąć tutaj przejście. Dobra, możemy sobie przejść teraz tak. Otworzyć sobie to i zejść tu do dołu. Ale nie mamy klucza. A klucza byśmy potrzebowali. Okej, więc trzeba to niestety rozłączyć, okej. Bo tak, zacząć od tego jest całkiem spoko.
Zacząć od tego jest całkiem spoko. Tylko pytanie teraz, jak to musimy, bo teraz tak, jakbyśmy zaczęli od tego, przechodzimy tutaj, sobie otwieramy wajchę. I wajcha działa tak, że nie dość, że tutaj nam działa laser. To wygląda trochę, jakby to tak miało wyglądać. Więc może to powinno wyglądać tak. A, moment. Przede wszystkim to musi być podłączone w taki sposób, bo nie mamy żadnych inaczej drzwi podłączonych w ogóle. Więc to musi być podłączone w taki, a nie inny sposób. I teraz to, co jedyne musimy robić, to łączyć tak naprawdę te drzwi z tamtymi. Okej, sprawdźmy, jak to zadziała. Przejdźmy tutaj to do dołu. Okej. Mamy kluczyk. Możemy wbić się tutaj do góry. Okej, to jest w sumie ważne, żebym tutaj mógł tak zrobić, bo potrzebuję... No właśnie, ale tutaj wyjdę wtedy tą drabiną, a żebym wyszedł tamtą drabiną... Okej, chyba tutaj jest po prostu więcej kombinowania nieco z tym. Tak, teraz potrzebuję tutaj przejść. I otworzyliśmy sobie przejście. Teraz wejdziemy tu do góry. Wrócimy się tędy, przejdziemy tutaj, mamy to. Okej, dobra, mamy to. Ajajajajajajaj. Aj, Dios mio, zdelo corozo. Żeby teraz wyjść stąd, potrzebuję mieć włączony tamten ala. Niestety to mi nie pomaga. To mi nie pomaga, bo to mi jakby zalicza, że już tędy przeszedłem. Kurczę, myślałem, że już to mam. W sensie, może mam, tylko po prostu zrobiłem to trochę w złej kolejności. Moment, bo jeśli tutaj pójdziemy, no to... Dobra, włączę laser po prostu. I się zabijemy. Ale myślę, że zrobiłem to idealnie na początku. Więc pójdźmy jeszcze raz po klucz. Przemieśćmy to do dołu, żebyśmy potem mieli możliwości. Chociaż moment, nie muszę tego włączać przecież. Bo nie potrzebuję w ogóle tamtędy przychodzić, potrzebuję tutaj się dostać. No właśnie, i mogę teraz od razu to przełączyć. Tak, bo teraz mi będzie działało tamto, okej. Okej, czyli zrobiłem to jednak dobrze, tylko troszkę kolejność mi się porypała. Moment. Tak, przechodzimy tutaj. Wyłączamy laserek, przechodzimy tu do dołu. Okej, dobra, kolejność mi się po prostu porypała. Dobra, przyznam, że te kurcze puzzle zajmują troszeczkę. Te konkretne, ale jest okej. No, nie chcę tutaj skakać cały czas. Wróćcie mnie tam, gdzie potrzebuję być. Dobra, i teraz tak, potrzebujemy tutaj zacząć podłączać. Polecić sobie tu do góry. No i pięknie, przejście już otwarte. Możemy się stąd wydostać. Yeah! Gdzie my teraz polecimy w takim wypadku? Wydaje mi się, że to potrzebuję tutaj umieścić na przykład. Okej.
To mi po prostu wrzuciło do góry mnie. O, jesteśmy z powrotem tutaj? Czy ja znowu wrócę do pociągu i teraz będziemy lecieć gdzieś dalej? Tak, okej. 2, 7, 4. Okej. Jedziemy zatem. Cały czas tam w ogóle pokazują się jakieś antenki, jakieś moduły, coś tego typu. Ciekaw jestem, od czego to jest w sumie. Ale okej, najważniejsze jest, że dajemy radę. Cieszy mnie to bardzo, mój mózg jest rozgimnastykowany i czuję się z nim dobrze. Czuję się z nim dobrze, jak tutaj nam działa, jak się nam tutaj to wszystko udaje. Okej, wylądowaliśmy na jakieś przedmieście, tutaj widzę buteleczki po piwkach i tak dalej. To było szybkie. Okej, a to było proste i ładne. Podobało mi się to. Chcę więcej takich plansz. Okej, tutaj widzę, że trzeba będzie się pobawić. Tutaj widzę, że to musi być podłączone w taki sposób, żeby nam to mogło fajnie działać. Szpulką sobie podłączymy to tutaj. Tak, tylko moment, czy to nie wyłączy mi przypadkiem tego? To teoretycznie powinno mi to wyłączyć. Aha, ale i tak mogę przejść, bo odblokowała się możliwość. Okej, tylko o to chodziło. Czyli generalnie teraz będziemy bawić się w włączenie kabli tutaj. Podoba mi się to, że gra bardzo dobrze wykorzystuje swoje mechaniki. Oh Jesus, teraz ja muszę jeszcze tak się bawić tutaj, okej. Więc to tak, to tak, to tak, tutaj sobie drzwi połączymy. I tu mamy kolejną szpulkę, którą musimy podłączyć do tego i do tego, żeby nam się tu otworzyło, okej. Nie, to mi się podoba. To mi się podoba, takie kombinowanie i fajnie też od razu widać lepiej paterny tego wszystkiego, jak to ma tutaj wyglądać. Okej, tu nam się bramka otworzy razem z nami i przy okazji możemy sobie przejść, okej. Łaaa, tutaj te buciki mi się nie podobają u góry, co tam sobie wiszą, nieładnie. Kurczę. Dobra, jest git. Ha, sobie windę mogliśmy zrobić z tego. Dobra, widzę, że znowu mamy Game Boya i widzę, że mamy znowu dużo jakichś rzeczy. Aha, i zobaczcie, tutaj jest antenka z kolei. Czyli faktycznie pokazuje nam jakieś te moduły, które musimy tutaj sobie poogarniać. Na górze mamy wyjście, tutaj na dole mamy to, klucza potrzebuję i tak, wszystko musimy pozdobywać i tak. Dobra, najpierw pójdźmy tutaj, w takim wypadku, po prąd. Po prunda. Tutaj będę potrzebował szpulki zapewne. O, ja pierniczę. O Jezus Maria, co tu się dzieje? To mogę podłączyć tylko i wyłącznie w taki sposób. O matko jedyna, dobra. Zanim zacznę podłączać te tutaj, to chcę polecieć w tę stronę. Aha! Dobra, czyli potrzebuję podłączyć tutaj... Wybaczcie, jeśli słychać wiercenie. Nienawidzę swoich sąsiadów, nienawidzę w ogóle swojego budynku, bo cały czas mamy jakieś roboty wiecznie tutaj. Co mnie frustruje, denerwuje, jak nie wiem. Dobra, tutaj możemy tak zrobić. I czy ja potrzebuję tutaj tak zrobić? Być może. Bo to nam doprowadza kablem tu do góry. Okej, moment, bo tutaj mamy ten kabel. Bo tu mamy podłączenie, tu leci sobie i tu nam tylko otwiera przejście. Okej, ale potrzebujemy to połączyć w takim wypadku inaczej. Jeszcze coś. Bo jeśli to wezmę, to nie mam przejścia tam. Okej, ale przejście tam potrzebujemy mieć. Bo tutaj podłączając...
Podłączamy tak. Tam do góry. Okej, okay, i tu nam otwiera przejście. I tutaj musimy mieć to przejście otwarte, żeby nam to poszło. Ergo, tutaj musimy mieć podłączenie do prądu. Więc to musi lecieć tak, takim obiegiem, tu w tę stronę, do tego, tu jest ładnie podłączone i to musi lecieć tutaj. Okej, czyli w takim razie, czy to nie wystarczy, że podłączę teraz to tak? Aha, tam działa, tylko że nie mam tam możliwości dostania się teraz. To jest ta kwestia, potrzebujemy tutaj przejść, a żeby tutaj przejść, to potrzebuję mieć podłączone to z tym. A, moment, potrzebuję mieć to podłączone z tymi u góry. Nie, tutaj potrzebuję to chyba tak podłączyć. Okej, okay, to mamy przejście wtedy otwarte. Tylko właśnie, bo tu mamy skrzynkę, tu nam podłącza się. Jak tu obieg zamknąć? Na razie wykombinujmy w sumie, jak tam się dostać, a potrzebujemy się tam dostać, żeby... Dobra, potrzebuję wskoczyć tutaj i zabrać ciebie. Wziąć ciebie tutaj i tu cię podłączyć. Dzięki temu będziemy mieli przejście teraz tam. I tam zrobimy to, co musimy z kabelkiem, czyli podłączymy go sobie w taki oto sposób. Tak jak musimy go podłączyć i tutaj stąd musimy teraz zabrać ten kabel, który przed chwilą tu dawaliśmy, czyli ciebie zabrać. I podłączyć ciebie na powrót, gdzie byłeś, czyli tutaj. I teraz tak. A, nie, to podłączę mi do przejścia, przepraszam bardzo. To potrzebujemy podłączyć tutaj chyba? Tak, pięknie. Mamy to, tylko kwestia jest jeszcze taka, że muszę w ogóle prąd podłączyć. Bo jak teraz to odłączę, to nie będziemy mieli prądu. Wait, what? Jak ja mam to wtedy zrobić w takim wypadku? Bo teraz potrzebuję w takim wypadku wziąć jeden z tych kabli. Bo on, ten podłącza mi tutaj do tego się. Dobra. Okej, okay, bo niepotrzebnie jestem tutaj podłączony. Okej, okay, bo tutaj byłem niepotrzebnie podłączony. Okej. Jest już w porządku, już wiem, już umiem. Już umiem. Podłączamy ciebie tutaj, kolego. Podłączamy tutaj to. Tak, prądzik jest. Prądzik jest i to jest najważniejsze. Dobra, prąd już mamy podłączony. A, o Jezus Maria, ja tu jeszcze szpulkę potrzebuję też przynieść. Jesus. Dajcie wy mi święty spokój. O matko jedyna, ile tu jest z tym kombinowania, ile tu jest z tym zabawy. Dobra, potrzebuję... do tego podłączyć i tutaj sobie teraz przejdziemy, musimy zabrać też pulkę. Łomatko jedyna. Dobra, i teraz tak, to sobie zostawiamy tutaj, to bierzemy stąd i dajemy tu do góry. A, tak, tutaj potrzebuję pójść.
Dobra, i teraz tutaj na dole mamy możliwość podłączenia tego. Dobra. Jest gotowe w końcu. Jest gotowe, otworzyło nam tu przejście do tego. Tylko po co mi to w sumie? A, żeby się tutaj zapewne dostać. Tak, żeby się zapewne tutaj dostać. I okej, dobra. Klucza nie dostaniemy w ten sposób tak łatwo. Szpulkę będziemy potrzebować i szpulką... Okej, pójdźmy najpierw po klucz, bo widzę, że ten klucz potrzebujemy, żeby sobie otworzyć drzwi w ogóle. Podoba mi się fakt, jak te zagadki są skomplikowane, ale jednocześnie jak są proste w miarę do rozwiązania. Okej. Ajajaj, to była głupota. No ale już sobie naprawiamy to. Już sobie to naprawiamy, lecimy tutaj. Tu do góry otwieramy to. Lecimy tu z tobą do dołu. A my lecimy tak po tej stronie, żeby być bezpieczni. Wrzucamy to tutaj i mamy spokój od tego laserka. A, potrzebuję tędy przejść, dobra. Mamy podłączenie bardzo łatwe. Otwieramy sobie bramę garażową. O Jezus! Dobra, tu na pewno musi to być tak zrobione. Chyba. Bo tych nie przerzucimy sobie tutaj tak łatwo. Bo moment. Jak to wtedy tutaj ma działać to? Podłączmy to, co widać mniej więcej. Tutaj mamy w ogóle te przyciski jakieś. Potrzebujemy jakoś otworzyć sobie te wszystkie rzeczy tutaj. Okej, przejdźmy sobie tu. Bo w sumie tego pola już nie potrzebujemy jako taką. Mi się wydaje tak przynajmniej. Czy jest sens tak to podłączyć? No tutaj mamy drabinę. Bo tutaj teoretycznie to będzie bardziej przydatne w tym miejscu. O matko, twórcy mi tego nie ułatwiają. Dobra, przejdźmy sobie tutaj po prostu gdzieś. Do miejsca byle jakiego. Przejdźmy sobie tu do dołu i tutaj mamy szpulkę, którą możemy sobie podłączyć w taki sposób. A no tak, kurczę, no, bo muszę jeszcze tutaj podłączyć przecież te rzeczy. Tylko problem jest teraz taki, że tutaj nie wejdę. Okej, dobra. Za to mogę chyba zrobić... Tak. Nie, wiecie co? Zresetuję. Chyba widzę, jak to powinno wyglądać. Gdzież to jest klucz. O, matko jedyna. Tutaj potrzebujemy się podłączyć szpulką, bo to nam pewnie odblokuje to. Najlepszą szpulkę, jaką możemy sobie zabrać, w sumie jedyną tak naprawdę, mamy tutaj, czy tutaj może też jeszcze mamy, nie, bo tutaj są przejścia tylko na lewo. Tu mamy przejścia tylko na lewo. Chyba, że jakoś dałoby to radę. W
taki może sposób. To podłączyć w taki sposób, ale to będzie chyba... No właśnie, żeby to zadziałało, to musi... O, 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 dobra, działa. I to teraz tak. Przejdziemy sobie tam dołem, mamy wtedy te drzwi. Nie, teraz tam to się w ogóle nie odblokuje. Ale kombinowanie myślę, że było ok. W sensie, no na pewno tak. Innego sposobu na to, żeby tutaj w ogóle się przedostać nie ma, więc na pewno muszę to wykorzystać w taki sposób i to jest basta jak na razie. I szpulką muszę się gdzieś dostać, a żeby szpulkę dostać w swoje łapki, muszę albo wykorzystać to. Kurde mol, to jest trudne. To jest, kurczę, trudne. Bo jeśli wziąłbym to sobie w taki sposób... Bo jakby w pierwszej kolejności musimy na pewno dostać się tutaj. To otworzy, bo to nam da nowe możliwości po prostu na łączenie tych kabli. Tutaj tego nijak nie podłączymy inaczej. Bo te dwie szpulki są jedynymi szpulkami, do których mamy dostęp faktycznie. A Jezus Maria. Dobra, jestem głupi, jestem ślepy. Sorry bardzo. My przecież w bardzo łatwy sposób możemy się dostać do tej jednej. Sorry. O matko jedyna, przepraszam was. Dobra, i teraz tu się nam blokował dostęp. I to podłączymy tak, to podłączymy tak. Tutaj prądzik nam przechodzi i przechodzi nam tu do góry. Ale czemu nam tego nie otwiera? Aha, potrzebujemy tam szpulki. Żeby dostać tamtą szpulkę w swoje łapki... to potrzebujemy zrobić coś takiego. Okej, dobra. Ważne jest to, że to mi odłącza. Okej, dobra. To w takim razie to jest sensowne. I nie ma z tym problemu. Możemy się spróbować znowu dostać do tej szpulki. Nawet będziemy musieli się do niej dostać, tylko możemy to przynajmniej zrobić w jakiś inny, sensowniejszy sposób trochę. I potrzebujemy się dostać też jeszcze do tej jednej, więc możemy to zrobić być może w taki sposób. Postawmy sobie drabinę tak. To sobie potem przesuniemy, bo to możemy śmiało sobie potem przesunąć. Będziemy mieli drabinę, będziemy mieli przejście tutaj do dołu. Okej. Tu możemy sobie przejść. I możemy przejść tak, tylko teraz dupa jest z tym przejściem, bo tutaj sobie nie przejdziemy. Okej, więc to mogę od razu odłączyć, bo to jest dupa, nie pomysł. Mogę za to drzwiami się posłużyć, żeby polecieć w tamtą stronę. Bo czy ja mam dostęp w ogóle, żeby na przykład jakiś klucz sobie zgarnąć? W sumie to chyba mamy, bo możemy tak po prostu zrobić to. Dobra, ale zanim klucz...
Chcę wykombinować, które przejście musimy sobie odblokować w ogóle. Bo tu do tego na pewno będzie sens się dostać. Okej, okay, potrzebujemy odblokować sobie to przejście. Weźmiemy po prostu, rzucimy się drabinką. No nie! Dlaczego? Ja pierniczę, co za dziadostwo! Jak ja mogę to teraz zresetować, kurczę? Ja nie chciałem otworzyć tego konkretnego przejścia, chciałem otworzyć sobie to przejście. Ja pierniczę, i co teraz utknąłem w tym? Jak ja mogę to zrestartować teraz? Bo tutaj nie ma w ogóle możliwości, żeby zginąć. New game will let... Nie, broń Boże, żadnej nowej gry. No nie przejdziemy teraz w ten sposób, okej. Dobra, ale wykombinujmy może to w taki sposób. Bo mogę się teraz wrócić tutaj. Okej, no i to zostaje nam w taki sposób, okej. Dobra, zresetowało się, okej. Dobra, zresetowało się, otwieram te drzwi, dziękuję. Mamy teraz tak otwarcie. Dobra, teraz będzie okej. Bierę szpulkę sobie tylko. Żebyśmy przypadkiem nie mieli potem problemu. Ja będę potrzebował potem, żeby to było podłączone w taki sposób. A to w taki sposób, czyli potrzebuję tutaj podłączyć to jedno z tym. I potrzebuję tutaj się przedostać na dół. Po tę szpulkę. Tutaj potrzebuję was dwie połączyć, moje drogie panie. Dobra, i teraz będzie git. Halo? Z akumulatora tutaj. Idzie tak, tutaj idzie tak i to powinno się teraz otworzyć. Halo? Ha? O. Okej. Okay. That totally don't make sense, but okay. Totalnie nie robi sensu, ale w porządku. Dobra, i teraz tak, to musimy podłączyć na pewno tutaj. Mogę sobie to zrestartować, już nie będzie to żadnego problemu dla mnie tutaj miało. Mamy to podłączone w taki sposób, to potrzebujemy podłączyć w taki sposób i to nam otworzy teraz to przejście. Jesus! To jest cholernie długie teraz przechodzenie tego wszystkiego. To sobie wyrzućmy w tę stronę. I teraz tak, szpulkami potrzebuję sobie połączyć teraz to wszystko w taki sposób. Dobra, odłączmy sobie to, odłączmy sobie to. Potrzebuję chyba i tak zrobić to w taki sposób. Więc śmiało przechodzimy, śmiało tutaj otwieramy. Bierzemy szpuleczkę, przechodzimy z nią. Przepraszam, przechodzimy z nią tędy. Podłączamy tutaj. I czy ja potrzebuję podłączać to do siebie? Chyba nie.
Chyba nie potrzebuję tego podłączyć do siebie. Potrzebuję za to podłączyć to tutaj. Ach. Czemu mi to resetuje, skoro wyszedłem z przez te... Ja pierniczę. I po co mi to resetuje, skoro i tak przyszedłem w taki sposób i tak... No bo tak, bo to musimy mieć na pewno podłączone. No żeby się dostać po tą szpulkę, to musimy przejść albo tam górą, albo po prostu wejść w te jedne drzwiczki i potem ten. Ale musimy chyba raczej... Nie, musimy przez te drzwi przejść w inny sposób niż przechodziliśmy przez tamte, więc wydaje mi się, że to powinno wyglądać w taki sposób, że to powinniśmy musieć tak przejść sobie i z tą szpulką podłączyć się tutaj. Tę szpulkę... Z tą szpulką podłączyć się tutaj, a żeby dostać się do tej szpulki, potrzebujemy przejść tędy. Okej. Okay. Żeby przejść tędy, możemy, możemy tak zrobić, nie? Chociaż... Czy ja mogę tutaj sobie po prostu to tak podłączyć? Okej, okay, mogę tak wyskoczyć. Jeśli bym tak wyskoczył, zaczął z tego miejsca. Mamy szpulkę. A, tylko tą szpulkę mamy w takim miejscu. I tą jedną może tutaj potrzebuję wtedy dobić. Dobijam tutaj. Podłączam tam u góry. Lecę w dół. Biorę, podłączam... Tak, tylko to jest chyba obieg zamknięty. Tak, zespawnować się tutaj mogę, ale przejść gdzieś dalej nie za bardzo. Ale chyba mogę zrobić tak. I wtedy tą szpulkę wziąć stąd. Tak, tu mamy dostęp do dwóch szpulek. To jest, kurde, trudne. To jest, kurde, trudne. Ja mam 58 minutę nagrania. Potrzebuję wychodzić zaraz. To bardzo. Kurde, mol, ja muszę wychodzić. O Jezus Maria, dobra. Moi drodzy, będziemy rozkminiać to w następnym odcinku. Tak więc, jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was serdecznie do komentowania, bo na waszym odzewie zależy mi najbardziej. Ja się, kurde, zagadałem. Jest za parę minut powinienem wychodzić. Już w sumie powinien parę minut temu wyjść. Ale okej, okay, damy sobie jakoś radę. Tak, kurczę, przyznam, że murzenie w tej grze jest fajne. Murzenie w tej grze jest fajne, podoba mi się to, będę chciał jeszcze murzyć dalej, ale trzeba na dzisiaj kończyć. Więc jeśli ten odcinek wam się spodobał, skomentujcie to, jak wam się podobają te plansze. Czy macie tutaj ewentualnie jakiś pomysł na to, żeby to przejść? Bo żeby dostać się do jednego klucza, to na pewno potrzebujemy wykorzystać tamte... Kurde, jaki sens w ogóle ma tamten klucz, ja nie wiem. Jakoś się ogarnie to. Ale będzie trzeba na pewno kombinować z tym. Nie, tamten klucz my potrzebujemy do wyjścia. Okej, no tak, no tutaj mamy stąd zabrać klucz. Więc możecie podać swoje pomysły na to, jak powinniśmy to zrobić. No i zwyczajnie, moi drodzy, powiedzcie mi, jak wam się podoba seria. Czy jesteście zadowoleni, czy nie. I czy taka długość odcinków wam odpowiada. Bo myślałem, szczerze powiedziawszy, że zajmie nam to trochę mniej jednak. I moi drodzy... Jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was serdecznie do lajkowania oraz subskrybowania, żebyście mogli być na bieżąco z taką właśnie oto serią jak The Pedestrian, ale i nie tylko. Staram się na kanale ogrywać głównie gry indie, ale różnego rodzaju horrorki też się pojawiają, innego typu materiały także, więc mam nadzieję, że znajdziecie coś tutaj dla siebie. Ja, moi drodzy, wracam pod kamień i do zobaczenia następnym razem. Papatki!